W sobotę 2 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbył się finisaż wystawy Sokotra – Wyspa Smoczej Krwi. Przybyłych na to wydarzenie gości przywitał pełniący obowiązki dyrektora muzeum Maciej Kordas. Następnie głos oddano podróżnikowi Jackowi Herman Iżyckiemu oraz kuratorowi wystawy Robertowi Dulowi. Panowie przygotowali prezentację o tej niezwykłej wyspie położonej na Oceanie Indyjskim pomiędzy Afryką a Półwyspem Arabskim. Teren ten został w 2008 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na unikalną roślinność. Na szczególną uwagę zasługuje dracena smocza, której żywica wypływająca z naciętej kory lub liści z czasem uzyskuje charakterystyczną czerwoną barwę. Za sprawą tego drzewa obszar obiegowo nazwany jest Wyspą Smoczej Krwi. Na wystawie, która była dostępna w naszym muzeum od 28 stycznia do 3 kwietnia, prezentowanych było 60 zdjęć z wyprawy Jacka Herman Iżyckiego właśnie na Sokotrę oraz wybrane pamiątki z podróży. Ceramika, próbki żywic drzew sokotrzańskich, tkaniny i plecionki.